Cześć, witam wszystkich z tej strony Mister C. Jak widzicie, makro wygląda teraz troszkę inaczej. Zacznę go trochę nietypowo, ponieważ najpierw wam pokażę, o co chodzi. Jak widzicie, tutaj już małe problemy się zaczynają. A to tylko dlatego, że mam tak dużo obiektów. Może najpierw pokażę wam, o co chodzi. Jak widzicie, dzisiejsza prezentacja będzie to prezentacja modułu właśnie na dynamiczne cienie, która no, jak na razie jest w wersji takiej przedfinałowej, pozwala na wiele rzeczy. I mniej więcej wygląda to dosyć bardzo ciekawie. No, gdyby nie to, że właśnie te cienie się tak dziwnie pojawiają przy dużych, naprawdę dużych budynkach, ale ogólnie jest to naprawdę świetnie wykonane. Zobaczcie, jak tylko genialnie to wygląda, na przykład tutaj przy tych drzewach. Te cienie automatycznie w czasie rzeczywistym są generowane. Nie wpływa to jakoś bardzo na dynamikę gry, czy na wydajność, z jaką to pracuje, ale wymagane jest Optifine, najlepiej w wersji D3, który pozwala na naprawdę świetne animacje. Także pozwólcie, że zmienię sobie porę dnia na sam wschód, później na środek dnia i może na noc. No. Coś tu nie tego. Nie teges. Chwileczkę. Time set. 15 tysięcy. Set time. O, dziwne, nie wiem. Dobra, to ja teraz może na chwilkę tylko przerwę nagrywanie. Poczekam, aż zapadnie noc. I powrócimy za chwilkę. Jestem ponownie. Jakieś małe problemy miałem po prostu ze zmianą pory dnia. Ale jak widzicie, już jesteśmy w nocy. Mod nie jest w ostateczności tak dopracowany, jakby się chciało. Gdzieniegdzie widać takie kliczowanie. No i w nocy też są te cienie jakby pionowe. No i pochodnie nie rozświetlają też jak powinny. No nie powinno być tego cienia teraz tutaj, ale mimo wszystko naprawdę genialnie się to prezentuje. No popatrzcie tylko chwilę, jak to może naprawdę fajnie wyglądać. Widzicie, teraz w samym budynku też jest dosyć ciemno, mimo już jest dobrze rozświetlony. No i wygrałem sobie, bo jest alternatywna wersja tych cieni, która pozwala nam, a w zasadzie to możemy zostawić, na nie tak ostre kolory. No i jak dla mnie naprawdę genialny mod, także warto się z nim zapoznać. Nie obciąża tak bardzo Minecrafta i myślę, że bardzo fajnie, bardzo ciekawie to może wyglądać na normalnej, codziennej rozgrywce. Jeżeli ktoś tylko poradzi sobie z instalacją, która nie jest bardzo trudna, wystarczy tylko pobrać sam plik RAR, który jest tam podany, i kliknąć instalator. Automatycznie zostanie to zainstalowane. Jeżeli ktoś ma dalej jakieś problemy, no to nie wiem, jak już sobie z tym nie radzi, no to ja nie wiem, czy mu będę w stanie pomóc, bo mogę dawać poradniki, a ludzie i tak sobie nie radzą. I to alternatywną wersję z mniejszym, mniej ostrym światłem można sobie pobrać poniżej i wystarczy ją wrzucić do Minecraft Jar, do folderu Shaders, podmienić wszystkie pliki i powinno działać bez problemu. Także zapraszam do pobierania i myślę, że mod się wam może spodobać. To była taka szybka prezentacja, jak to wygląda, jak zmienia naszego Minecrafta. Jeżeli chcecie jakiś kolejny filmik, bardziej instruktażowy, albo pokazać coś więcej, no to piszcie do mnie. Pozdrawiam wszystkich, no i cześć.